Teraz, moi drodzy, moim gościem jest pan Karol Chomka. Witam. Ale nie będę pytał się, czym zajmuje, ja wam pokażę, co robi Karol. Karol robi taką biżuterię dla samochodów. Tak to można chyba nazwać. Tak. I powiedz nam coś więcej o tym swoim biznesie. Proszę, oddaję, bo chyba ci jednak nie zabiorę go tym razem. Powiedz, na czym polega twój biznes i co ty robisz? Co jest twoją pasją? Ogólnie zaczęło się to od zakupu mojego pierwszego auta, Mercedesa 190 z 89 roku. Mówię, że to przez przypadek, ale w przypadki od dłuższego czasu już nie wierzę. Kupiłem go od brata ciotecznego, co nieco handluje autami. Przez pierwsze dni aż tak do końca nie byłem przekonany, bo trochę ma rysy i tak dalej, więc trzeba trochę serca i pracy włożyć w niego, ale zostawiłem go. I zobaczyłem, że w internecie mówi się o autach, tak zwanych youngtimerach, czyli to są auta z przełomu lat 80. i 90. Kilka razy do Warszawy przyjechałem na spotkania właścicieli i pasjonatów aut klasycznych i zobaczyłem, że ta nazwa youngtimer wszędzie jest. Więc pomyślałem sobie, że można było zrobić jakiś emblemat na tylną klapę do auta. Skoro są różnego rodzaju emblematy z pojemnością silnika, z nazwą auta, to ja zrobię taki emblemat youngtimer. Po dłuższych próbach, po różnych prototypów wykonanych z plastiku, zobaczyłem któregoś dnia u mojego wujka emblemat wycięty ze stali nierdzewnej i zapytałem się, skąd on ma ten emblemat i powiedział, że to jedna z firm, która wycina dla niego medale sportowe. Zrobiłem mu coś takiego i sobie właśnie przykleił taki medal na tylną klapę. Czyli od pasji, którą było dzielenie się z innymi, rozmawianie o tych samochodach, doszło do momentu, kiedy znalazłeś potrzebę dla siebie. Tak. Dokładnie. Naprawdę. Chciałbym mieć oznaczenie mojego samochodu youngtimer. Dokładnie. I przypadek, których nie ma, jak już żartujemy, dosyć często was biuro, twój wujek miał możliwość do takiej firmy dostępu, która mu się tego zrobiła. I co dalej? To znaczy, ona stricte mi nie zrobiła, ale to mnie nie zniechęciło. Od razu wysłałam różnego rodzaju zapytania do innych firm. Jedna mi odpowiedziała, zrobiła dwa wzory i taki właśnie emblemat przykleiłem na tylną klapę do swojego Mercedesa. Do tej pory 3 lata jeszcze jeździ, nic się nie stało. Zamieściłem zdjęcie na Instagrama. Jeden z moich followersów zostawił komentarz: fajny pomysł, a zrób coś takiego może na grill. I wtedy lampka mi się w głowie zapaliła. Przecież stare Mercedesy z lat 50., 70. Mają na swoich potężnych grillach jakieś emblematy przymocowane. Więc po dłuższych, ciekawych próbach z mocowaniem wpadłem na pomysł, że trzeba po prostu nie przyklejać śrub mocujących do emblematu, tylko po prostu przyspawać. Może już nie zdradzałem takich szczegółów technicznych, ponieważ w końcu teraz zaczyna się pomału twój też biznes. Mhm. A znalazłeś innych pasjonatów podobnych do ciebie, którzy chcą, żeby ich samochody się troszkę wyróżniały z tłumu. I zacząłeś dla nich tworzyć podobną biżuterię. Czy tak? Tak, tak, dokładnie. Mam już gotowe wzory, ale zauważyłem też taką potrzebę wśród klientów, że oni chcą się wyróżnić. Mają nazwane swoje samochody typu, nie wiem, ślicznotka, kochanka, ulep miecia. Mój tato nazywa swój bus Guciem, więc ja doskonale rozumiem. No dobrze, czyli biznes jakoś pomału się rozwijał, szykuje, masz klientów swoich pierwszych, więc po co ci plan na start? Dlaczego dzisiaj jesteś jako uczestnik tego konkursu? Tak naprawdę aż ta nagroda mnie nie interesuje, ale przede wszystkim chcę mieć feedback od bardziej doświadczonych przedsiębiorców. Mhm. Czyli przyjść tutaj po informację zwrotną, co możesz zrobić inaczej, lepiej? Dokładnie. Jak to idzie póki co? Świetnie. Tak naprawdę miałem też epizod z mieszkaniem i pracą w Anglii, więc wiem, że rynek zachodni jest bardziej chłonny na różnego rodzaju, przede wszystkim droższe produkty. I tak naprawdę w 70-80% te rzeczy, które teraz produkuję, wysyłam za granicę. Mhm. Ostatnio nawet policzyłem sobie, do jakich krajów wysyłam, to wyszło około 40 różnych państw całego świata. Czyli możemy spokojnie powiedzieć, że twój biznes zaczyna być biznesem globalnym. Zdecydowanie. 40 krajów to przecież to nie tylko Europa, to już w różne zakątki świata musiały się pojawić. Kanada, Stany Zjednoczone, Chile, Arabia Saudyjska, Malezja, Australia,
Trochę jest tego. Jest tego sporo. No dobrze, to mamy już biznes, który zaczyna prosperować. Jakie teraz kolejne kroki? Co teraz chcesz osiągnąć tym wszystkim? Chcę jeszcze bardziej wyjść do ludzi z tym produktem, pokazać się na targach Moto Show w listopadzie. Na pewno też moim celem są różnego rodzaju największe eventy stricte pod auta klasyczne. W Stuttgarcie jest taki organizowany event. No i przede wszystkim chcę budować jakąś taką społeczność wokół tej biżuterii. Dzięki temu też klient sam będzie mógł polecać swoim znajomym. I to jest najważniejsze. I będzie ci mógł mówić, czego potrzebuje. Dokładnie. To, co mówiła pani Elżbieta tutaj przed chwilą siedząc, czyli odpowiedz, co twój klient potrzebuje, znać odpowiedź na jego potrzeby. Ja już tak robiłem, ponieważ jak jeden klient zamówił sobie napis, załóżmy diesel albo jakiś baby benz, zapytałem się, słuchaj, a czego potrzebujesz, jakiej nazwy jeszcze szukasz? I mówili mi. Czyli rozmawiasz z klientem. Tak naprawdę budujesz biznes w oparciu o centrum tego wszystkiego jest klient, mimo że to wyszło z twojej pasji, z twoich własnych potrzeb. Tak. Powiedz mi, w jaki sposób dotarłeś do tych osób? W jaki sposób ty znalazłeś tak naprawdę swoich pierwszych klientów? Bo wiele osób, które zaczyna swój biznes, ma ten pierwszy moment zderzenia z rzeczywistością. Kurczę, wiem, co dla mnie jest ważne, co ja bym chciał inaczej, żeby funkcjonowało, ale gdzie znaleźć tych pierwszych klientów, poszukać ludzi podobnych do siebie? Jak ty to zrobiłeś? Najważniejsze, co może być, to wejść w jakieś środowisko, gdzie ten klient już jest tak jakby w tej branży, potrzebuje tego produktu. Ja na przykład często jeżdżę na różnego rodzaju eventy samochodowe, spoty, więc tam jest mój klient już bezpośrednio. Powiedz mi, czy traktujesz to dalej jako formę swojej pasji i radości, że jedziesz na taki zlot? Czy to już zaczyna być twój fragment pracy? Kurczę, muszę pojechać na kolejny zlot. Nie, bo dalej to jest pasja. Dalej bazujesz na pasji. Czyli chyba to jest coś, co możemy życzyć wszystkim osobom, żeby tak budowały swój biznes. A powiedz mi jeszcze jedno, bo mnie bardzo intryguje. No dobrze, ale co z konkurencją? No bo w każdym biznesie jest konkurencja. Jak ty sobie radzisz, żeby być ten krok przed nimi? Powiem ci coś. Była taka jedna sytuacja rok temu, gdzie jeden klient dokonał zakupu. Chyba dwa emblematy kupił. Ja go obserwowałem na Instagramie i zobaczyłem to zdjęcie, mnie oznaczył, fajnie, dzięki, podziękowałem mu. Ale za kilka dni jeszcze raz odwiedziłem jego profil, zobaczyłem, że zrobił w tej samej czcionce kilka różnych emblematów, tylko wydrukowanych na drukarce 3D. Mhm. I wtedy lampka mi się zapaliła, powiedziałem sobie, oho, chyba konkurencja jest. Albo teraz grubo nie wejdę w te emblematy, nie zaryzykuję, albo będę miał konkurencję. I wtedy właśnie miałem taki cel, że 100 dni cały czas będę udostępniał na swoim Instagramie jedno zdjęcie z emblematem. I w 95% wykonałem to i to powoli zrobiła się taka kulka ze śniegu i powoli zaczęła się zwiększać. Czyli zamiast się stawiać i wycofać się, kurczę, mam konkurencję na rynku, musi pojawiać konkurencja, ona ci napędziła jeszcze bardziej. Jasne, ja uważam, że jeśli jest konkurencja, czyli w dobrym kierunku idę. Że w dobrym kierunku zmierzasz, super. A dalej coś się dzieje z swoim konkurentem? Istnieje? Obserwujesz go dalej? Pojawia się dalej w mediach społecznościowych, tak możemy powiedzieć, tak? Nie zaobserwowałem. Nie zaobserwowałeś? Nie. Okay, czyli twój efekt kuli śnieżnej dał na tyle duże przyspieszenie twojemu biznesowi, że udało ci się zdominować go i jego wystraszyć potencjalnie. Fantastycznie. A to cóż, możemy w takim razie powiedzieć tylko tyle, że mam gorącą nadzieję, wielkie nadzieje, że plan na start, w którym w tym roku uczestniczysz, przysporzy ci nowego spojrzenia na biznes i pomoże ci dalej się rozwijać. A mam nadzieję, że dalej będziesz z nami, a zbiorowym tym całym naszym społeczności. Będę. I dalej będziemy mieli okazję rozmawiać o biznesach i zastanawiać się, jak to skalować, jak iść do przodu. No i cóż, dziękuję ci ślicznie za naszą dzisiejszą rozmowę. Dzięki. A was wszystkich zachęcamy do zobaczenia produktów. Jeżeli jesteście fanatykami samochodów, no to wiecie, gdzie je znaleźć, swoją biżuterię do samochodu. A ja ci dziękuję i za chwilę po przerwie będziemy mieli przyjemność rozmawiania z panią Karoliną Froń, która jest ekspertką od rozmów. Ale o co w tym chodzi, o jakie rozmowy, dowiecie już się po chwili, kilkuminutowej przerwie. A tobie dziękuję ślicznie za naszą rozmowę. Dziękuję. I zachęcamy was do pozostania z nami.